Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny w odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie wszystkie nowusieńkie skiny, które zostaną dodane wraz z nową aktualizacją. Sprawdzimy, które skiny mają dodatkowe animacje oraz ile kosztują. Skoro rozmawiamy już o skinach, to pamiętajcie, że jeżeli robicie jakieś zakupy w grze Brawl Stars, nie zapomnijcie użyć mojego kodziku. Was to nic nie kosztuje, a mi naprawdę bardzo dużo pomaga. Dzięki temu mogę robić coodcinkowe konkursy na megaboxy. Pamiętajcie, jeżeli chcielibyście wziąć udział w takim konkursiku, jeżeli robicie jakieś zakupy, nagrajcie krótki filmik i podeślijcie na mój email kotfarel@gmail.com. A teraz wam się wyświetlają dwóch szczęśliwych zwycięzców. Dziękuję wam ślicznie za wsparcie, odezwijcie się na mój email kotfarel@gmail.com, a ja wam podeślę kod PSC o wartości megaboxa. Moi drodzy, postanowiłem, że dzisiaj sobie zaszalejemy i rozdam dla osób spośród komentarzy 4 razy megaboxa. Więc w tym momencie, mój drogi przyjacielu, musisz kliknąć pierwszy link, który znajduje się w opisie, dzięki czemu automatycznie ci się kod Farel wpisze do sklepu, a w komentarzu napisz, jaki skin dzisiejszego odcinka ci się najbardziej podoba. Wyniki ogłoszę już w następnym odcinku, jak będziemy testowali nowego zadymiarza Asha, a taki odcinek pojawi się już jutro. Wakacje się już kończą, jeżeli szukacie jakichś fajnych ciuszków, zapraszam też wszystkich na pixyshop.pl. Link do mojego sklepu znajdziecie w opisie, a teraz zaczynajmy. Moi kochani, jesteśmy już na moim koncie w wersji deweloperskiej i startujemy od razu z wysokiego C. Zaczynamy od księżniczki Shelly, która będzie dostępna w karnecie zadymiarskim za pierwszy poziom i wygląda następująco. Powiem wam, że jest bardzo fajna. Mamy tutaj nawiązanie do księżniczki i żaby, do takiej bajki, gdzie księżniczka pocałowała żabę, chyba się w księcia zmieniła, coś takiego, i w rękach trzyma pantofelka. Wygląda bardzo fajnie, przetestujmy ją. Moi drodzy, będzie to już 9 skin do Shelly. Powiem wam szczerze, że nie wiem, kiedy te skiny się skończą na tym zadymiarze. Okej, strzelmy sobie i zobaczmy, czy ma jakieś dodatkowe grafiki. Tak, kule ewidentnie się różnią od podstawowego ataku Shelly, więc bardzo fajnie, bo ten skinek będzie od razu dostępny w karnecie za pierwszy poziom, więc mi się wydaje, że chyba się cieszy się, co? Bo ten skin jest naprawdę rewelacyjny. Mamy ultimate attack. Uwaga, strzelamy. Może strzelmy na razie daleko. Boom! Wow! Nie wiem, co to poleciało, ale wyglądało kozacko. Raz, dwa, trzy i uwaga, strzelamy tutaj ultem. Boom! Poczekajcie, poczekajcie. Czy mi się wydaje, czy jak ja nabiję sobie ultimate attack... Nie, jak ja chodzę, to za mną wypada co jakiś czas pantofelek? Patrzcie. Chyba jak nabiję ulta, wypada mi pantofelek. Patrzcie. Bomba. Raz. Nabiłem ulta i leżą za mną pantofelki. Nie no, kurczę, kto na to wpadł? Fajna postać, mega fajny skin. Nowe animacje, dźwięki niestety są te same, ale daję temu skinowi mocne 10 na 10. Od razu grubo lecimy. No moi kochani, czas na Colta i uwaga, 10 skin do Colta. Przystojny Colt. Spójrzcie, jak on wygląda. Złote pistolety, dresik czerwony, rodem z filmu La Casa de Papel. Kto oglądał La Casa de Papel, zostawia łapeczkę w górę. No i co? Przetestujmy go. Zobaczmy, czy ma jakieś dodatkowe animacje. Przystojny Colt będzie kosztował 49 gemów. Nie jest to duża cena. Czekaj, czekaj. On strzały ma zwyczajne, a walnijmy ulta. Uwaga, ulcik. Nie no, zwykłe podstawowe ataki ma tylko. No kurczę, szkoda. Myślałem, że ten Colt troszeczkę będzie się różnił. Fajnie by było, jakby on tą maskę też zmieniał jak Spike. No ale rozumiecie. Niestety tak nie jest. Co mogę powiedzieć o tym skinie? No, jest fajny, ale za to, że nie ma dodatkowych animacji, daję mu tylko 7 na 10. Lecimy dalej. Piu, piu, piu. No i moi drodzy, czas na El Primo. El Primo dostanie El Dragon w Verdoso. O kurcze, który jest dostępny w dwóch wariantach, zielonym i różowym. Dajcie znać w komentarzu, który wam się bardziej podoba. No i oczywiście ten skin El Primo, z racji tego, że będzie w dwóch wariantach, będzie kosztował 150 gemów. Dokładnie 149. Jak dobrze wiecie, ja zawsze lubię takie cukierkowe skiny, więc ja bym grał cały czas różowym skinem. Wypróbujmy sobie go. No i zobaczymy, czy ma jakieś dodatkowe animacje, czy tylko taki zwykły El Primo. Uwaga. Bomba w oko. Ciach, ciach, ciach. O, ho, jest, jest, jest. Inna pięść. Widać, że na tej pięści ma takie jakby kolce smocze, bo to jest taki, wiecie, a la smok, tylko że El Primo jest taki wielki chłop, że go te skrzydełka nie mają szansy unieść. No i dobra, uwaga. Lecimy teraz ultimate atakiem. Woo! Boom! Chyba animacja uderzenia w ziemię też jest inna. Sprawdźmy jeszcze raz. Leci. Boom! Oczywiście, że tak. No kurczę, co mogę powiedzieć? Bardzo fajny skin. Szkoda, że troszeczkę jakiegoś dodatkowego efektu dźwiękowego nie ma, ale tak,
powiem wam szczerze, ten El Primo wygląda bardzo fajnie, z pewnością będzie to taki bardziej spocony skinek dla bardziej zaawansowanych graczy i co mogę powiedzieć, 9 na 10. Nie daję mu 10 na 10, tylko 9 na 10, a my lecimy dalej. Czas na Barleya. Ja nawet nie wiedziałem, że Barley ma aż 9 skinów. Co? Aż tyle? Aha, bo jeszcze złoty i srebrny. I uwaga, rycerz jednorożec Barley, który jest przeuroczy. W ręku trzyma jednorożca. To jest mój najlepszy skin do Barleya. Nie da się go raczej przebić. Zobaczymy, jeżeli będzie jeszcze rzucał tęczą, to w ogóle będzie cud, miód i orzeszki. Taki skin do Barleya będzie kosztował 79 gemów. Uwaga, rzucamy. Boom. Ej, 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 poczekaj, poczekaj. Animacja butelki jest inna, czyli rzuca takim jednorożcem i uwaga, kiedy wybucha, lecą jeszcze z tej plamy, która się rozlała, gwiazdki. Przepiękny skin. Tutaj już od razu mogę powiedzieć, że daję 10 na 10, ponieważ to jest moja kolorystyka, jeżeli chodzi o gry. No i dodatkowo są zarąbiste animacje. Uwaga, rzucamy ulta i patrzcie na to. Nie no, to jest coś pięknego. I uwaga, leci ultimate attack. Pięknie. Nie no, zobaczcie, co się dzieje. Normalnie Barley rodem z baśni. 10 na 10 daje, więc tego skina każdy musi mieć w swojej szafetce. Czas na naszą księżniczkę Piper i to jest jej 8 skin. Wow! Spójrzcie na to, księżycowa Piper chowa nam się za parasolką, ale spójrzcie, jak ona wygląda. Totalny szef. Snajperka zarąbista, złota luneta, parasolka jakaś taka bardzo mocno przyzdobiona. Grubsza zdecydowanie ta parasolka od tych pozostałych, które były w innych skinach. Zobaczcie, jaki ten skin jest taki ubogi, taka dziewczynka, a tutaj jest prawdziwa księżniczka. Nie no, trzeba ją wypróbować, koniecznie. No i oczywiście ten skin będzie kosztował aż 149 gemów. Strzelamy. Jak wygląda pocisk? O kurczę, nawet nie wiem, co to leci, ale jest totalnie inny. Bardzo ładny. Jak się poruszamy, za nami cały czas jest leci jakiś taki dymek kolorowy, widzicie? Wow, no to jest dopracowany idealnie skin. No musieli zrobić jakąś księżniczkę w grze, tak? Ale księżniczka jest tylko jedna, więc Piperka. Uwaga, odpalamy ulta i co za nami zostaje? Króliczki, zajączki, króliczki. Jeszcze raz, sprawdźmy to. Podskakujemy do góry. Tak, to są jakieś zajączki, które wybuchają. No co mogę powiedzieć? 11 na 10, z racji tego, że jest księżniczką, a ja bym nie chciał księżniczce podpaść, co nie? Więc co wy uważacie? Czy to jest najładniejszy skin do Piper i najładniejszy skin w grze? Dajcie znać w komentarzu. Ponoć Frank dostał dodatkowe animacje. Sprawdźmy to. Zobaczmy, czy mocno się zmienił. O, DJ Frank ma teraz nowe animacje uderzenia. Ja mam tego skina i powiem wam, że mega się jaram, że za darmo coś dostanę. Jakąś zmianę do tego skina. Uwaga, ultimate attack i boom! Aha, wygląda tak samo, tylko że stunuje. No co mogę powiedzieć? Bardzo fajnie. Fajnie, że ten skin zyskał coś nowego. W zwykłym Franku też ponoć coś się zmieniło. Uwaga, uderzenia. O kurcze, zobaczcie teraz, te uderzenia Franka są naprawdę zjawiskowe. Uwaga, łop, boom. Aha, jak walimy ultimate attack, podpala się na ten atak na... podświetla się ten atak na żółto. Podstawowy niebieski, złoty ultimate attack. Sztos totalny. O mały włos zapomniałbym o Calavera Piper. Jej atak ponoć też się zmienił. Tak, zobaczcie. Nowy nabój w skinie Calavera Piper. Jest to dosyć już stary skin, ale ultimate atak się nie różni. Różni się tylko i wyłącznie podstawowy atak. Więc fajnie, że kilka skinów zostało upgrade'owanych. Bi doczekała się również srebrnej oraz złotej odsłony. Oczywiście przetestujmy sobie złotą Bi. Strzelamy. Okej. Czyli ma zwykły atak, taki jak w standardowej Bi. Walnijmy ulcika. Nie, to jest jak z chrabąż Bi. Okej, czyli złota Bi będzie miała atak taki jak chrabąż Bi. Dobrze powiedziałem? To lecą chrabąż, uwaga. Chyba tak. Jeżeli się mylę, no to poprawcie mnie w komentarzu. Na nie oczywiście też dostała srebrny i złoty skin. Wypróbujmy sobie złoty. I zobaczmy, jak atakuje. A, atakuje nic nadzwyczajnego. Walimy ultimate attack. Szkoda, że ten jej robot samonaprowadzający nie jest też złoty. A wyglądałoby to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Nasz kochany kiełek, roślinka w inkubatorku, dostała też skina. Uwaga, rubinowy książę kiełek oraz szmaragdowy książę kiełek. Przetestujmy go. Ale chyba czerwony jest ładniejszy. I uwaga, strzelamy atakiem i kiełek teraz rzuca mieczem. Co? Ale sztosik. Wow, spójrzcie na to. Raz, dwa, trzy, cztery. I uwaga, dajemy teraz ultimate atak. Co się wydarzy? Leci korona. Zbudował zamek. Nie no. Nie mam po prostu pytań. Kiełek w swoim zamku. Spójrzcie na to.
Coś pięknego. Oczywiście ten skin oceniam w tym momencie 10 na 10, ponieważ ma dwa warianty. A ten skin będzie kosztował 149 gemów. Pamiętajcie, tylko i wyłącznie z kodem Farel. W końcu, moi drodzy, Byron doczekał się swojego skina. Czarodziej Byron. Wow. Mocno się nie różni od podstawowego Byrona, bo też ma jakiś tam plecaczek na plecach. A tu ma skrzynię. Dobra, dobra. I nad sobą ma animowane potki. Zobaczymy, czy też ma jakieś dodatkowe animacje ataku. Ten skin będziemy mogli odblokować, jeżeli wygramy 30 walk w Power League i kupimy go za 25 tysięcy gwiezdnych żetonów. Tak, jak widzimy, nowy atak jest na Byronie. Naładujemy sobie ulta i uderzamy ultimate atakiem. Leci skrzynia, która się rozwala i z niej wypadają jakieś księżyce. No, co mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o proporcje ceny do jakości, no to tak. Dodatkowa animacja. Wygląd jako tako, ale animacje mi się bardzo podobają. No i że możemy go kupić za gwiezdne żetony, czyli daje mu takie mocne 9 na 10. Sandy dostał wariant srebrny oraz złoty i musimy go wypróbować. No, jestem ciekawy, jaki atak mu przypisali. Przypisali mu chyba... To jest chyba podstawowy atak Sandy. Zobaczmy ultimate atak. Myślałem, że od lataręki Sandy dali mu te ataki. Uwaga, dajemy ulta. Nie, to jest zwykła burza piaskowa. To nie jest ta ładniejsza burza piaskowa. A szkoda, a szkoda. 25 tysięcy golda, pamiętajcie. Tyle będzie kosztował ten skin. Gale również dostał złoty i srebrny wariant skina, więc sobie przetestujmy złoty. Zobaczmy jego ataki. Okej, strzela śnieżkami to chyba jest podstawowy atak od zwykłego Gale'a. Tak, tak, tak. Rzucamy teraz ultimate atak. Zamraża. No co mogę powiedzieć? Fajny, ładny, jak każdy złoty skin. No i chyba teraz wszyscy na to czekali. Zła królowa Pam, spójrzcie na to, co ona robi w tym lobby. Nie mam pytań. Na plecach ma klatkę ze smokiem i trzyma w ręku jego głowę, która z pewnością zieje ogniem. Sprawdźmy to. No i tutaj Supercell zaszalał. Ten skin będzie kosztował aż 300 gemów. 299 gemów. I co mogę powiedzieć? No atak jakiś taki super powalający nie jest. Strzela na niebiesko. Ja bym wolał, żeby taka pamka strzelała na czerwono tym smokiem. Rzuca skrzynię i skrzynia pojawia się na mapie, która nas leczy. 300 gemów to jest naprawdę sporo. Wygląda zjawiskowo, bo naprawdę wyróżnia się ten skin na tle wszystkich skinów, jakie były w Brawl Stars. No ale niestety za tą cenę muszę dać mu tylko i wyłącznie 8 na 10. Chociaż pomimo tego, że to jest trzeci skin do PAM. Także moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, który skin wam się najbardziej podoba. Nie zapomnijcie wpisać kodu FAREL do sklepu Brawl Stars, ponieważ organizuję konkurs na 4 razy Megaboxa, a rozwiązanie tego konkursu będzie już jutro, kiedy będziemy testowali nowego zedmiarza Asha oraz pokażę wam do niego nowy skin, czyli Ninja Asha. Dziękuję wszystkim za uwagę. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Cześć!